Podczas konferencji prasowej w Białymstoku Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, podpisał z przedstawicielami samorządów i szkół umowy o dofinansowanie, dzięki któremu jakość kształcenia zawodowego osiągnie zupełnie nowy wymiar. Dziś przekazujemy 36 milionów złotych z funduszy unijnych na wsparcie białostockiego obszaru funkcjonalnego na projekty edukacyjne związane z kształceniem zawodowym. Skorzystają z tego uczniowie i nauczyciele szkół z Białegostoku i Łap. 32 miliony złotych zostanie przekazane do zespołu szkół elektrycznych w Białymstoku, powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego. Prawie 3,5 miliona złotych zostanie przekazane do zespołu szkół mechanicznych w Łapach i do Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. Dzięki temu uczniowie będą bardziej konkurencyjni na rynku, będą lepiej przygotowani do pełnienia swojego zawodu. Szanowni Państwo, chciałbym tylko zaznaczyć, że za czasów tego zarządu na tego typu działania do miasta Białegostoku już trafiły fundusze w wysokości 55 milionów złotych, także staramy się, jeśli chodzi o tego typu projekty, jak najbardziej miasto Białystok wspierać, ale też są składane wnioski, które są bardzo dobrze przygotowane i z wielką przyjemnością możemy je zaakceptować i udzielić określonego wsparcia. To samo dotyczy też starostwa powiatowego w Białymstoku. Te wnioski są bardzo dobrze przygotowywane i cieszę się też podwójnie już, że możemy zaakceptować je i udzielić tego wsparcia. Przy Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku zostanie wybudowane i wyposażone Centrum Kształcenia Zawodowego. Zwiększy to atrakcyjność i jakość kształcenia zawodowego, powiedziała Anna Niczyporuk, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Projekt ZSE w Białymstoku, Nowy Wymiar Edukacji, to jest projekt, który będzie realizowany w Zespole Szkół Elektrycznych. Jest nam to ten projekt bardzo potrzebny. Cała jego wartość to prawie 40 milionów i celem naszego projektu jest poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. W ramach tego projektu przewidujemy doposażenie pracowni, stworzenie takich warunków, które bardzo korespondują z realiami obserwowanymi w firmach, zakładach pracy. I co jest bardzo ważne, budowa Centrum Kształcenia Zawodowego numer 1, która to budowa bardzo, bardzo nam ułatwi organizację pracy. Zauważymy w naszym projekcie uczniów bardzo zdolnych, przewidziane są dla nich stypendia, przewidziane są staże i praktyki dodatkowe w firmach u pracodawców. Bardzo dziękuję za uznanie tego projektu. Długo nad nim pracowaliśmy, projekt zintegrowany, ale bardzo nas cieszy, że jest taki finał i my jesteśmy technikum elektrycznym, jesteśmy tą szkołą najlepszą w województwie podlaskim od lat, a w tym roku nawet mamy według rankingu Perspektyw 12 miejsce wśród techników, ale ten projekt, realizacja tych zadań, które są tam ujęte, spowodują, że rozwiniemy się jeszcze bardziej, będziemy bardziej atrakcyjni, będziemy mieli bogatszą ofertę. I to dla kształcenia zawodowego jest bardzo, bardzo istotne. W ramach tego projektu uczniowie skorzystają z dodatkowych staży i praktyk oraz kursów zawodowych. Natomiast 54 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach informatycznych oraz kursach na temat nowatorskich metod nauczania. Zespół Szkół Elektrycznych to placówka podległa samorządowi miasta Białystok. Cieszymy się, że po raz kolejny środki z funduszy europejskich trafią do Białegostoku. Ten projekt, który dzisiaj miasto Białystok i Zespół Szkół Elektrycznych, te umowy, które będzie podpisywało, są to umowy na tak jakby część twardą i miękką, na dwa te komponenty. Także ta globalna kwota, o której już wspomniał pan marszałek, czyli 55 milionów w sumie dofinansowania, całość projektów to jest 77 milionów, to pokazuje, że to też pan marszałek podkreślał, że miasto Białystok dobrze przygotowuje projekty, potrafi je realizować, potrafi je dobrze rozliczać,
A mamy taki generalny efekt, to, o co nam wszystkim chodzi, to to, że kształcenie zawodowe wchodzi w kolejne, lepsze, na lepszy poziom i młodzi ludzie wybierają to jako element swojej ścieżki zawodowej, z czego się bardzo cieszymy. Kolejna inwestycja to podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych imienia Stefana Czarnieckiego oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach. W ramach projektu zostaną wyposażone pracownie m.in. mechaniczna, energii odnawialnych, pracownia samochodowa i elektryczna. Obie placówki są zarządzane przez powiat białostocki. Dziękujemy dla zarządu województwa, dla pana marszałka, że to jest kolejna nasza taka umowa, że będziemy mogli dzięki temu zwiększyć atrakcyjność naszych szkoły, Zespołu Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego. Serdecznie zapraszamy w tym nowym naborze, który będzie uczniów przyszłych szkół średnich do naszych placówek w Łapach, gdzie będzie nowy sprzęt, dzięki temu zostaną doposażone sale mechaniczne. W szkole również zostaną przeszkoleni nauczyciele. To wielki postęp dla naszych szkół, które się stają dzięki tym środkom zewnętrznym coraz nowocześniejsze. Roman Czepe, wicestarosta powiatu białostockiego, oprócz satysfakcji z otrzymanego dofinansowania podkreślał, jak ważne jest docenianie szkół w terenie. Jak pan marszałek podkreślił, wnioski są dobrze przygotowywane, ale przede wszystkim uważam, że to jest okazja też docenienia szkół w terenie. Przepraszam, proszę tego źle nie odebrać. Oświata nie kończy się na mieście w Białymstoku, to zresztą wiemy, prawda? Musi być także rozwijać się w terenie i ona się także dzięki temu, że pan marszałek ze swoim urzędem marszałkowskim, też muszę podkreślić, bardzo nas wspiera. Panie marszałku, dziękuję też na pana ręce, właśnie pana służbom, dlatego że wiem, jak bardzo była intensywna praca z nami, jak wiele rzeczy, no nieraz musieliśmy poprawiać, nie ma co ukrywać, jak wiele rzeczy musieliśmy przepracować, jak dyskutowaliśmy, jak nasze służby z kolei, mówię o Zespole Szkół i Centrum Kształcenia Zawodowego, musiało też się pochylić z tego powodu, że słusznie wskazywaliście na to, co warto czy trzeba poprawić. Bardzo dziękuję. Całkowity koszt projektów wynosi blisko 44 miliony złotych, a dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wyniesie blisko 36 milionów złotych. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Siemiatyczach otrzyma blisko 6 milionów złotych dotacji unijnej na poprawę jakości usług medycznych w leczeniu schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Podlaskiego. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o przyznaniu ze środków unijnych szpitalowi w Siemiatyczach dotacji w wysokości 5 milionów 650 tysięcy złotych. Za te pieniądze szpital rozbuduje, doposaży w odpowiedni sprzęt medyczny, nowy oddział, będzie między innymi zakupiony nowy rezonans magnetyczny, to myślę podniesie znacznie jakość świadczonych usług. W tym szpitalu właśnie dotychczas funkcjonował pododdział nie tylko na potrzeby mieszkańców województwa podlaskiego, ale także mazowieckiego. Myślę, że to, co dobrze funkcjonuje, naprawdę warto wspierać, warto rozwijać. Projekt złożony jest z dwóch komponentów inwestycyjnych. Pierwszy z nich to wykonanie prac budowlanych obejmujących przebudowę, rozbudowę oraz nadbudowę pomieszczeń po dawnej centralnej sterylizatorni oraz istniejącej kuchni na potrzeby utworzenia oddziału ortopedycznego. W związku z tym, że ortopedia jest bardzo potrzebna, więc stworzymy samodzielny oddział, ponieważ zwalniają się pomieszczenia po centralnej sterylizatorni, która przejdzie w miejsce teraz rozbudowywanego szpitala. Stwarza się taka możliwość techniczna, gdzie jest możliwość utworzenia oddziału ortopedycznego samodzielnego. I taki właśnie oddział ortopedyczny w Siemiatyczach powstanie samodzielny, nie jako pododdział, z czego bardzo się cieszymy. Co to znaczy dla mieszkańców? Nowoczesna diagnostyka, szybka diagnostyka, jeśli chodzi o choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego, ale również też o choroby onkologiczne czy neurologiczne.
Tu trzeba wziąć pod uwagę to, że my jesteśmy szpitalem powiatowym i nie we wszystkich szpitalach powiatowych znajdują się tak nowoczesne urządzenia. Ta sytuacja sprawi to, że będziemy chyba jednym z bardziej nowocześniejszych szpitali powiatowych nie tylko w województwie podlaskim, ale też i w kraju. Drugi komponent inwestycyjny to zakup niezbędnego wyposażenia, w tym rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych pomieszczeń szpitalnych na potrzeby uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 5 milionów 650 tysięcy na wniosek SPZOZ-u, który jest w trakcie właśnie już realizacji. Z tego tytułu będzie kupiony rezonans magnetyczny po raz pierwszy w historii powiatu siemiatyckiego, bo nigdy w powiecie siemiatyckim rezonansu magnetycznego nie było. Nasi pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do tych badań. Nie będzie już takiego oczekiwania jak teraz na przykład w wielu województwach, czy to mazowieckim, czy nawet podlaskim. W niektórych momentach jest to półroczny okres oczekiwania na badanie. My chcemy przez to urządzenie skracać ten czas oczekiwania i właściwie diagnozować właśnie te choroby, o którym ten projekt nasz mówi, ale też i inne, które są w możliwościach tego urządzenia. Realizacja inwestycji w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę dostępności do usług zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego schorzeń układu kostno-stawowo-mięśniowego, jak również diagnostyki obrazowej przy użyciu rezonansu magnetycznego. Cały czas powiat siemiatycki inwestuje w rozbudowę tego szpitala, w doposażenie tego szpitala. Staramy się o różne środki z różnych źródeł. Oczywiście dofinansowujemy też z własnego budżetu powiatu siemiatyckiego. Zarząd Województwa Podlaskiego na czele z panem marszałkiem Kosickim, z panem marszałkiem Malinowskim, który nadzoruje służbę zdrowia, pozytywnie zweryfikował wniosek SPZOZ-u w Siemiatyczach dotyczący właśnie rozbudowy doposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt i utworzenia oddziału ortopedycznego. To nowa jakość usług medycznych nie tylko dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego, ale także całego województwa. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 roku. Dwulitrowy silnik, moc 272 koni mechanicznych. To powinno wystarczyć, aby funkcjonariusz za kierownicą niebieskiej Skody Superb, która właśnie rozpoczęła służbę w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży, dogonił każdego łamiącego prawo. Zakup nowego pojazdu sfinansowały w niemal równych częściach po 80 tysięcy złotych samorządy województwa i miasta. Na jednych ze spotkań Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym żeśmy wysłuchali propozycji komendantów miejskich policji na terenie byłego województwa łomżyńskiego. No i okazało się, że potrzeba jest samochodów szybkich, tak zwanych wideorejestratorów. I żeśmy podjęli wniosek komendanta policji w Łomży, który wnosił o zakup takiego samochodu. I tu razem żeśmy doszli do wniosku razem z samorządem łomżyńskim, z panem prezydentem Chrzanowskim, że postaramy się te pieniążki asygnować z budżetu województwa podlaskiego i z budżetu miasta Łomży. I tak się stało, szybko podjęliśmy działania i teraz cieszymy się, że taki wideorejestrator Skoda Super B z napędem na 4 koła z dużej mocy silnikiem przekazaliśmy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, a ta przekazała Komendzie Powiatowej w Łomży. I cieszymy się, że taki finał ma miejsce dzisiaj. Nieoznakowany, ale także nietajny radiowóz przeznaczony jest w szczególności dla funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego, a jego funkcje wynikają z tego, co robi policja, czyli zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i powiatu. Nie oszukujmy się, główną przyczyną wszystkich wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Ten pojazd na pewno umożliwi nam skuteczną walkę z piratami drogowymi. Mało kto się spodziewa nas spotkać w takim pojeździe, także będziemy na pewno z nimi walczyć. Niebieska Skoda Superb przejmie większość obowiązków od kilkuletniego pościgowego BMW, które ma już 200 tysięcy zaliczonych kilometrów.